Cześć, witajcie na kanale 365 dni o piłce. Przed nami nowa 23. seria gier PKO BP Ekstraklasy, którą rozpoczęliśmy w Mielcu. Stal pechowo przegrała 0-2 z Piastem Gliwice. Zanim jednak powiemy sobie dwa słowa o tym spotkaniu, zachęcam wszystkich do subskrypcji mojego kanału, a także do przycisku lubię to pod filmem. Przede wszystkim powiedzmy sobie jasno, no nie były to najbardziej atrakcyjne zawody, natomiast obie ekipy z naciskiem na Stal pokazały, że do atrakcyjnych zespołów w tym roku kalendarzowym przynajmniej nie należą. Wydaje mi się, że Stal zagrała słabo, głównie w drugiej połowie, natomiast w pierwszej też nie było jakichś takich wyraźnych akcentów ofensywnych. No to był taki mecz jednak na remis do pewnego momentu. Później wiadomo, Maciej Wolski zagranie ręką, Kamil Wilczek, który dobił i pożarł po raz kolejny Stal, bo przypomnę, że był to napastnik, który w tym meczu rundy jesiennej popisał się 3 trafieniami w tym meczu w Gliwicach, kiedy to Piast wygrał 4-0. Przede wszystkim patrzę na statystykę Stali i rzeczywiście nie wygląda to dobrze. Mówimy o 4 porażkach, 2 remisach i tylko jednej strzelonej w bramce w tym roku kalendarzowym. To była ta bramka z Krakowią, kiedy w ogóle Stal wyszło na prowadzenie w tym meczu w stolicy Małopolski. Wydaje mi się, że najlepsza połowa Stali w tym roku kalendarzowym. Natomiast przejdźmy do tego spotkania. Przede wszystkim słaby blok obronny, słabe ustawianie się i przegrywanie pojedynków. No to jest coś, co nie powinno się na pewnym poziomie wydarzyć. Flis, mówimy tu o Kasperkiewiczu, to jest ta bramka na 0-2. Sytuacje, które no naprawdę zakrawają o skandal i są wodą na młyn dla drużyn, które potrafią grać dobrze z kontry. No i Piast to dzisiaj pokazał. Przede wszystkim przy tej bramce Kamila Wilczka. Piast również nie grał jakichś rewelacji, przede wszystkim twardo i skutecznie w obronie. Najlepsza okazja w pierwszej połowie i chyba jedyna groźna w pierwszych 45 minutach to jest uderzenie Jakuba Czerwińskiego z głowy. Piłka trafiła w poprzeczkę. W drugiej połowie również zawody dość ociężałe, tempo nie było zbyt wysokie. Wynik otworzyła dość późno drużyna Piasta za sprawą rzutu karnego, który oczywiście powinien zostać i został słusznie zagwizdany. Tam ewidentna ręka, piłka, która no nienaturalnie zmieniła tor lotu z uwagi na zagranie nieprzepisowe Wolskiego. Jestem przekonany, że Stal może lepiej grać, może lepiej wyglądać. Jest pewien komfort, no bo ta zaliczka w rundzie jesiennej była dość spora. Drużyna Adama Majewskiego punktowała, no nie chcę powiedzieć ponad stan, natomiast te wyniki były naprawdę niezłe. Gdyby te punkty były gorsze, gdyby ta zaliczka była mniejsza, no to pewnie teraz gdzieś tam Stal włączyłaby się o grę o utrzymanie. A tak jak widzicie zresztą na załączonym obrazku, tabela nie jest tak brutalna, że tak się wyrażę, dla Stali, bo jest to 9 miejsce. Piast natomiast odskoczył od strefy spadkowej, 12 oczek, 26 punktów na koncie. Także rzeczywiście troszeczkę nam drużyna z Gliwic odjechała. Więcej spokoju, przede wszystkim po takiej grze po prostu solidnej. Nie będę tu specjalnie wychwalał przyjezdnych. Liczy się to, co w sieci, liczą się 3 punkty. Pamiętałem, przed tygodniem wygrana z Krakowią, także 6 oczek na 2 ostatnie spotkania. To jest naprawdę kapitalna zaliczka. Wydaje mi się, że Piast odpalił. Przede wszystkim widzimy to po tabeli. Stal jeszcze potrzebuje trochę, żeby ten silnik rozruszać. Przede wszystkim bramki to jest sól futbolu i to jest coś, no co podopieczni Adama Majewskiego muszą zacząć produkować, bo wygląda to, no przynajmniej na ten moment, fatalnie. Dzięki, tak to wyglądało z mojej perspektywy. Kanał 365 dni o piłce. Zachęcam standardowo raz jeszcze do subskrypcji kanału, a także do przycisku lubię to pod filmem. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.